siostrą London. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Greenwich Park, a zwłaszcza do obserwatorium. Wchodzimy od strony Shooters Hill do parku. Pogoda nie jest zbyt fajna. No ale co? Można zawsze pójść właśnie do muzeum z dziećmi, nie tylko. Jest bardzo ładnie. I zobaczymy, co tam się dzieje w Greenwich Observatory. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Pomimo, że jest jesień, za chwilę będzie zima, ale nie jest źle. Z drugiej strony, jakoś trzeba spędzać weekendy, soboty i niedziela. A muzeum to jest dobry pomysł, zwłaszcza w Londynie, gdzie wejście do większości, tak mój mąż właśnie się patrzy i dziwi się, że idę i mówię do siebie. No właśnie to jest ten kłopot z kręceniem vloga, że trzeba mówić do siebie, a właściwie do aparatu. A potem się okazuje, że się mówi do kogoś, mam nadzieję. No, więc jeszcze chciałam dodać to, że w Londynie większość muzeów jest za darmo. Dlatego warto z tego korzystać. Tutaj przebija się widok na Canary Wharf. Bardzo ładny. Park ogólnie nie jest piękny o tej porze. Chociaż niektórzy mówią, że przyroda jest piękna zawsze. W każdej porze. Ciekawe jest to, że w Anglii, zwłaszcza w Londynie, ta trawa jest zielona przez całą zimę. A za mną tutaj obserwatorium w Greenwich, do którego za chwilę pójdziemy. W środku nie wiem, czy uda mi się coś nagrać, ponieważ jest dużo ludzi, jest tłum, nie będzie mnie słychać, więc jeszcze raz powtarzam, wejście do tego obserwatorium jest za darmo. Jedynym w Londynie planetarium. Jeżeli chcemy pójść na dłuższy seans, to musimy zapłacić, kupić bilet w recepcji tu za mną. Natomiast jeżeli chcemy tylko zobaczyć jakieś takie podstawowe informacje na temat gwiazd i systemu słonecznego, to ten seans w ciemnej sali jest za darmo. Za mną budynek. W budynku jest również kawiarnia i sklepik, w którym można kupić pamiątki, układ planetarny dla dzieci, podstawki, kubki, różne inne zabawki z motywem gwiazd, słońca, księżyca i innych. Bardzo ciekawe miejsce, zachęcam do odwiedzenia, jeżeli będziecie na południu Londynu, w dzielnicy.
warto ruszyć się z domu i pójść na spacer. Bardzo lubię nasze weekendowe wycieczki i postaram się wprowadzić jak najwięcej filmów. Ups, spadło z takich wycieczek po różnych miejscach Londynu i okolic. Jakaś dyskusja z pieskami. Z pieskami nigdy nie jest łatwo. Wiem to, bo też mam labradora. No ale pieskom też się należy spacer w parku. Za mną jest przepięknie utrzymane mosto. To jest typowo angielska gra i dlatego ta trawka jest tak przepięknie utrzymana. Zresztą tutaj jest bramka, nie można sobie wchodzić, byle kto nie wejdzie. Przeważnie w tą grę grają starsi ludzie i takich miejsc jest już coraz mniej, bo coraz mniej ludzi w to gra. U nas na osiedlu też było takie piękne boisko. Niestety zostało zamienione pole do gry w piłkę nożną. I koniec naszej wycieczki na dzisiaj. Już wsiadamy do samochodu i to tyle z parku Greenwich. Mam nadzieję, że przyjedziecie.